Artur, masz siłę? No pewnie. Ale masz tyle siły, żeby wejść na Morskie Oko, czy nie? To taka synergia, czerpie moc z gór, także ładuje się samoistnie. Barierołamacz, tak o tobie mówią. Tak, tak się przyjęło. I dzisiaj, jako barierołamacz, tak, pokonasz tę barierę i dotrzesz do Morskiego Oka. No pewnie, że tak. Dajesz słowo? Daję. Deal? Deal. To tak żółwik. Żółwik, tak. Idziemy jest. Dalej. Ty dokładnie, no z miesiąc temu, tak? Mniej więcej. 35 dni temu, tak. 35 dni odliczasz. Tak. Już byłeś nad Morskim Okiem i to był w ogóle twój pierwszy raz w górach. Tak, tak. Całkiem przypadkowo kolega rzucił hasło, że jedzie z córką w góry i jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że się zabrałem z narzeczoną razem z nim. Jak sobie tak teraz idziemy, wiesz, wspinamy się nad to Morskie Oko, to odpoczywa głowa? Zdecydowanie tak. Pierwszy raz był dużą fascynacją tego całego otoczenia natury. Uświadomienia sobie swoich możliwości, gdzieś przełamywania właśnie kolejnych granic, zarówno fizycznych, jak i takich mentalnych, że no, kiedyś myślałem, że tutaj nie ma sensu przyjeżdżać, a okazało się, że stąd się czerpie największą energię. No już byśmy byli na górze, nie skorzystał pan. Ale nie ma satysfakcji. Artur, w ogóle ty wypłynąłeś na tym, ja cię też tak poznałem, jak wstawiłeś takie słynne zdjęcie, które mogą państwo teraz zobaczyć, na tle dorożki, takiej jak tutaj chociażby, która jedzie. Dlaczego właśnie postanowiłeś iść, a nie jechać dorożką? Bo nie mam jak wejść. Nie, śmieję się oczywiście. Wystarczy na mnie spojrzeć i dochodzę do wniosku, że dwa konie mocy są, dorożka pod tyłkiem jest, można jechać. No. A że ja lubię wipolskie siedzenie, no to mam swoje. Jak patrzysz na te konie, które no ciągle gdzieś tam mijamy, to jest tak, że jest ci tego szkoda, tych stworzeń? Zawsze, ja kocham zwierzęta. Warto by było się zastanowić, czy nie ma innych rozwiązań też ekologicznych, ale nie męczących zwierząt. No właśnie jakieś meleksy czy coś. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy my jest w stanie cikaliologicznie czy z zestawami mieć jakieś problemy i dać radę wejść tutaj te 10 km prawie i zjechać w drugą stronę. Kwestia własnego sumienia. No. Ja gdybym nawet chodził, to nie wyobrażam sobie, żeby tutaj się poruszać przy pomocy zwierząt. A widziałeś, jak cały czas wchodziliśmy, mijaliśmy te dorożki i te spojrzenia na ciebie, albo unikanie tych spojrzeń? Cóż mogę powiedzieć? No, dla jednych będę wzbudzał chodzi, wśród innych osób, które właśnie wjeżdżają, być może małą konsternację i zażenowanie. No ja robię to dla siebie, więc mówię, no, nie chcę oceniać. Natomiast, no tak, da się to poczuć na sobie. Jak przeglądam media społecznościowe twoje, no to ty jesteś zawsze uśmiechnięty. W sensie nie ma zdjęcia, żeby... O właśnie, jest tutaj przykład tego, że jest ten podziw. A takie momenty dają ci też motywację do działania, co? Tak, znaczy ja mam takie usposobienie do życia. Jestem ciągle uśmiechnięty, ciągle nastawiony optymistycznie, nie szukam powodu, szukam sposobu i tak spełniam swoje marzenia. Ty się angażujesz społecznie, totalnie, bo ty jesteś radnym. Chciałem się oddać ludziom, ponieważ ci ludzie kiedyś oddali się mi. Skończyłem szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, ciągle gdzieś z wielkim wsparciem społeczeństwa. Dostałem swój pierwszy wózek w szkole podstawowej ze zbiórki samorządu uczniowskiego. Chciałbym, żeby to, co robię w samorządzie dla mieszkańców Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego, z którego jestem, dawało taki obraz tego, że jestem dla nich
i chcę zadbać o komfort ich życia. A może jednak piątkę? Powiem ci, Artur, że ci trochę zazdroszczę. Nie wiem, czy wiesz czego. Nie. No bo jak sobie... O, brawa, to prawda. No właśnie, zazdroszczę ci o kolejne brawa, słusznie, zasłużone. No to możesz się tylko domyślić, ja ci zazdroszczę właśnie do tej siły i energii, bo jak porównuję moją rączkę i twoją, to jest różnica. Trzeba trenować, trzeba jeść. Trzeba, no ja jem, ale widzisz, jakoś no marnie mi to idzie. Ale ty trenujesz. Cały czas jestem w gazie, można powiedzieć, no. Cały w gazie, tak? W gazie, tak. Nie na gazie, tylko w gazie. Ale chodzisz na siłownię. Tak. Cały czas. Tak, brat jest trenerem personalnym i teraz sprawuje nade mną pieczę. Bo ja nie bez powodu pytam, dlatego że ja wiem, że ty wygrałeś zawody w podnoszeniu ciężaru. W zeszłym roku była taka impreza, zresztą w Pruszkowie u mnie w mieście, pod tytułem Wyciskanie sztangi leżąc, rangi Mistrzostw Polski. No i tak się stało, że wygrałem i klasyfikację. Brawo dla pana! Nie po nasłoności, dzięki. I wygrałem klasyfikację osób do 54 kg. Twoje życie to nie tylko siłownia, ale to też Ranmagedon. O co chodzi z Ranmagedonem? Mam takich szalonych znajomych w mieście, którzy obserwują jakieś tam moje działania. Dzięki. I okazuje się, że wpadli na genialny pomysł, że trzeba to zrobić. I właśnie kolega Kamil, gdzieś tam oglądając na YouTubie filmiki ze świata, zobaczył, że brał udział gość bez obu kończyn dolnych i mówi, nie mo, to jedziemy z tematem. No i pojechaliśmy. Niedużo zostało, ostatnia prosta. No i co, udało się? Jesteśmy. No, wreszcie. A ile nam to zajęło? 2,50. Ostatnim razem ile to ci zajęło? Lekko ponad 4. Ty, no to no. Mamy rekord. Dobry wynik, naprawdę dobry wynik. Mówiliśmy dużo o tobie, ale nie powiedzieliśmy w sumie o najważniejszym, czyli dlaczego poruszasz się na wózku? Nie wiem, taki się urodziłem. Jest to przepuklina oponowodzeniowa. Nikt nie wie dlaczego, każdy zaakceptował i robił wszystko, żeby te życie było na jak najwyższym poziomie. Mimo wszystko uważam, że chyba jesteś takim szczęściarzem, nie? Zdecydowanie myślę, że umiem czerpać z tego, co zostało mi dane, a to już jest szczęście, bo nie szukam problemów, tylko szukam sposobów na siebie. The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. O czym marzy w tej chwili Artur? Chciałbym, żeby nie zabrakło mi optymizmu, zdrowia i kreatywności w tym, co robię. A i miłość, żeby też jeszcze była, nie? Jak jest miłość, jest w porządku. To tego ci życzę. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki. Jeszcze raz piątka. Mamy to.